Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku przygód z Euro Truck Simulator 2. A przed nami znowu po Polsce sympatyczne zlecenie, a weźmiemy z Wrocławia do Cieszyna, czyli praktycznie jedziemy na pieniążków zarobimy, dystans chyba 200 coś kilometrów. Z tego co widziałem, 200 chyba 34 czy 271, jakoś tak. Mniejsza większość. Dystans jest w porządku. Dafikiem sobie znowu prujemy. Ale kurde, skąd my jedziemy? Z Wrocławia. Teraz pokażę. Tylko wyjadę z tego. A tam zaczepiłem naczepą. Ciekawe, czy ja wyjadę stąd. Nie, nie wyjadę, trzeba wycofać. No i poszło, powoli, powoli i poszło. Dobra, no to wyjeżdżamy. Chyba tędy? Ja pierdzielę. Tak, tylko że ja jak zwykle pod prąd wyjeżdżam. Dobra, szybko uciec z tego prądu. Żeby się nie bulwersowali, jeżdżę pod prąd, wykręcimy tu szybko, znak ściachamy standardowo, czy nie? Nie, nie ściachaliśmy. Dobra, i jedziemy. 254 km do Cieszyna. A tu spokojnie, ósemkę sobie, no i tak wygląda. Wiadomo, na kierownicy mógłbym tak jechać dłużej. Niestety na myszce ja tak nie potrafię. By było to fajnie, by fajnie to wyglądało. Później efekt by był fajniejszy. Tak to będziecie mieli. Takie ten... ósemkę kamerę. Raz na jakiś czas. Jak będzie dłuższa droga prosta, no to... będzie dłużej pokazywana ta kamera. Jak będę zjeżdżał, no to na jedynkę rzucę i tyle. Będę próbował regulować to. Na razie tak, jedziemy. Jedziemy z Wrocławia do Cieszyna. Cieszyn jest to miasto polsko-czeskie, bo jest i Cieszyn, i Cieszyn polski i czeski. Często w Cieszynie rozgrywany jest któryś tam z etapów lub kończący się w Cieszynie na bruku któryś z etapów Tour de Pologne. Jest to miasto, można powiedzieć, dwóch krajów, dwóch państw. Bo tylko granicę przejdziemy i jesteśmy w Cieszynie czeski. Zupełnie inne ceny. Często ludzie po słodycze do Czech wybywają z tamtych regionów, bo w Polsce są drogie. No ale to tak jak mówię. Co on zrobił? Ja pierdziu. Gwałtownie zjechał na moją stronę. Dobra, my tu zaraz będziemy chyba zjeżdżać. Nie, my jedziemy prosto.
No i pędzimy do tego Cieszyna, sympatycznego miasta w Polsce i w Czechach. Tylko mogę napomknąć, że moja mama chodziła do Cieszyna, do technikum. Ale nigdy nie byłem w tej miejscowości. Oczywiście Polska to bramki, ale tyle frachtów po Polsce przejechaliśmy. Tak, one nie były jakieś tam długie, ale przejechaliśmy i nie było bramek. A tu tylko z Wrocławia się wyjechało już bramki. No nie tylko 50 kilometrów przejechaliśmy. No, ale samo to. Dobra, tam gdzie nie ma ludzi, trzeba parkować. Znaczy trzeba zajechać. Enter. Panie, otwieraj szyld. Cieszyn. Moja mama, jak opowiadała, to bardzo miłe wspomnienia ma z tego miasta, jak chodziła tam do szkoły. No ale każdy ma inne odczucia, każdy jest innym człowiekiem, coś jej się to podobało tam, a komuś mogłoby się nie podobać na takiej zasadzie. No tak to ciśnie się. Wiem tylko tyle, że jest taka śmieszna granica pomiędzy w Cieszynie, że przechodzisz przez tak jakby taki most, jesteś w Czechach od razu. Może na przykład ktoś będzie chciał oglądać frachty tylko takie z jego okolic, jego rodzin. Dlatego te frachty są krótkie. No, po co nagrywać fracht 800 km? Jedziesz. No dobra, gadasz na jakiś temat, który mi zapodacie. Ale tak naprawdę dojeżdżasz, wbijasz to expo, dobra, dziękuję i na tydzień macie z głowy. Ale jak to macie dwa odcinki tygodniowo, krótkie, możecie szybko obejrzeć, ewentualnie możecie jakiś komentarz napisać. Ja odpowiem na te komentarze w kolejnych odcinkach, które będę nagrywał. Będziecie śledzić, będziecie wiedzieć, czy odpowiedziałem, czy nie. Właśnie to trzeba też zaciekawić w ten sposób. No ale jeśli wam się to nie podoba, chcecie, żeby się to zmieniło, zmienię to na waszą korzyść. Tylko napiszcie, że chcecie, nie wiem, długi fracht, nie wiem, do 600 km, żebym robił frachty raz w tygodniu. Na takiej zasadzie. Lub, nie wiem, rób frachty dwa krótkie na odcinek dwa razy w tygodniu. No to już by to mi było nie na rękę, ze względu na to, że wtedy bym miał 4 odcinki, a nie 2. I nie wiem, czy czasu by mi starczyło na nagrywanie odcinków. Bo może być tak, że ja mam 2 dni wolnego, ja chcę nagrać właśnie odcinków kilka, żeby mieć na zapas, a później na przykład przez 2 miesiące nie będę miał kiedy nagrać. No to wybór należy do was. Ja się dostosuję, przynajmniej będę starał się dostosować, a jak nie będę mógł, macie mojego fanpage'a zresztą, na którego jeśli zalajkujecie, będziecie mieli info, czy o streamach, czy o odcinkach, kiedy się pojawił, z czego, jaki i tak dalej. I wtedy będziecie wiedzieć, że na przykład, nie wiem, info pójdzie. Niestety dziś odcinek się nie pojawi, ale pojawi się w czwartek. No bo ja nie wiem, jak będę miał z czasem. Na razie naprzód nagrywam odcinki
właśnie po jednym frakcie takim krótszym lub takim, no takim, żeby zajmował do 25 minut max. No a później się okaże, no. W tym momencie jak nagram ten frakt i jeszcze kilka następnych, chciałbym dziś nagrać trochę, no to będę miał trochę odcinków na zapas. Wy powiecie, dobra, rób takie i takie frachty. Ja wam napiszę, że tyle i tyle mam nagranych odcinków, tak i tak. No ale następne odcinki będą się pojawiały. Wtedy ja mam też jakby czas na nagranie odcinków, tak jak wy chcecie. Bo też na tym mi zależy. Ale mi się wydaje, że te odcinki, te krótkie, tak jak teraz, no bo one są krótkie, krótki frak, krótka przejażdżka z jednego miasta do drugiego, tam 200 kilometrów, czy tam ponad 200, czy nawet powyżej 300, zależy. Jedziemy, ja mówię, pyk, 20 minut macie z głowy. Czekacie 2 dni, macie kolejny. Ewentualnie, jak wam się to podoba, to ja mogę jeszcze wrzucać, no ale to też się okaże jak z czasem, że Football Manager u mnie się pokazuje w poniedziałki, środy i piątki, we wtorki, w czwartki ETS. A mógłbym na przykład zrobić, że Football Manager będzie się pojawiał w poniedziałki, środy i piątki, a ETS będzie się pojawiał we wtorki, czwartki i soboty. Jak wam się to podoba, że taki jeden odcinek, tylko żebym częściej wrzucał, bo ta kariera będzie, ta przygoda będzie się ciągnęła nie wiadomo ile czasu i na takiej zasadzie. Na razie będą, tak jak mówię, we wtorki i w czwartki się pojawiały odcinki. Prawdopodobnie dopóki nic nie napiszecie w komentarzach i tak dalej, no to będą się we wtorki i w czwartki, co mi jest na rękę, że sobota, niedziela mam czas na nagrywanie ewentualne. Ewentualnie jak wam się to podoba, żeby były wrzucane jeszcze w sobotę odcinki, no to wtedy prawdopodobnie od czerwca, czy tam od, no ale tak, w lipcu będę chciał wyjechać. W sierpniu też na tydzień. No dobra, dałbym radę jakoś tam nagrać te na tydzień 3 odcinki plus 3 z FM, no to 6 odcinków w jakimś tam czasie. No ale to zależy od was. No. Prawdopodobnie od lipca bym. Od lipca albo od sierpnia wrzucał 3 odcinki z Eurotracka. Jakoś tak. No ale to będzie zależało od was. Na razie będą, tak jak mówię, pojawiać się odcinki 2 w tygodniu. Są krótkie, więc dużo czasu nie musicie poświęcać, żeby to obejrzeć, no bo odcinek 15-minutowy to chwila, moment się ogląda. Dobra, ja nawet tu nie przyspieszam ze względu na to, że zaraz będzie bączek, na którym będę hamował, no bo niestety, ale bączki to są bączki. Powoli, żeby szczypałkarze stoją. Hejo. I ciśniemy. I ciśniemy do. Nawet nie wiem, gdzie ciśniemy, bo tak się zagadałem. Ale do Cieszyna, no tak.
Do Cieszyna pocieszyć się. O. Oczywiście z tej strony. Pozdrawiam Marka Wadasa, Dawida Kwiatkowskiego, a także Damiana Jaroszewicza. Oni wiedzą za co. Oczywiście do Cyberbluma zapraszam, oczywiście na kanał. Tam się wiele dzieje. Ja nawet z miłą chęcią śledzę te. Śledzę, oglądam jego odcinki, bo on w bardzo sympatyczny sposób to przedstawia. I on na pewno będzie nagrywał American Truck Simulator, więc ja chyba zostanę przy Euro Truck Simulator 2. On będzie American Truck Simulator nagrywał, gdzie też zapraszam na jego kanał, żeby śledzić jego poczynania w ATS-ie. Jak nie już nagrywa, bo z tego co kojarzyłem, to miał sobie kupić grę, jak będzie premiera, znaczy zobaczyć u Janusza grę i u wujka Bohuna ewentualnie, czy to się opłaca kupić, czy to nie jest to samo co Euro Truck Simulator, na jakiej zasadzie, oczywiście grafika będzie inna, lepsza i nie będzie porównania, ale chyba ze względu tylko na te samochody ja bym kupił American Truck Simulator, no bo reszta będzie na tej samej bazie funkcjonować, czyli od miasta do miasta towar przewieźć, trasy oczywiście po Ameryce, po Stanach Zjednoczonych, dokładnie po Kalifornii, Arizonie i Nevadzie. Samochodami oczywiście amerykańskimi, no ale na tej samej bazie będzie funkcjonował American Truck Simulator, co i Euro Truck Simulator. Ale ja się zastanawiam naprawdę nad kupnem tej gry. Ja nie wiem, czy ją kupię, i prawdopodobnie chciałbym ją kupić wtedy. Euro Truck Simulator będzie wychodziło nadal we wtorki, jak na razie we wtorki i czwartki, a American Truck Simulator, jak kupię, będą pojawiały się odcinki tylko i wyłącznie w soboty. Oczywiście premiera American Truck Simulator już była. Ja nadal nie mam tej gry, ale to nie oznacza, że ja jej nie kupię. To będzie zależało od kilku względów. Ja dopiero co wróciłem. Ja nie widziałem tej gry u nikogo. Ja muszę zobaczyć tą grę u kogoś i dopiero wtedy stwierdzę, czy kupię, czy nie. Czy mi się to opłaca, no bo jak to ma być to samo, co American Truck Simulator, no to sorry, ale tu na modach mi się świetnie idzie, a tam zanim zrobią mody, zanim DLC jakieś zrobią do tych, to ja tą grę przejdę, nie wiem, w 3 dni. Przejeżdżę te wszystkie stany. Nagram wam te w 3 dni te odcinki, no i będę wrzucał ewentualnie. No ale to się okaże. A ja już was pozdrawiam z tej strony. Zapraszam na kolejne.